Cześć! Mamy koniec lutego, a ja, jak gdyby nigdy nic, siedzę sobie w samej bluzie w terenie pod Olszyną nad Starorzeczem i cieszę się z tego, jak dużo mamy wody w krajobrazie w tym roku. Naprawdę jest to bardzo, bardzo miły widok, miła odmiana, że woda stoi miejscami na łąkach, na polach, a w innych częściach Polski rozlała się naprawdę szeroko. I o ile jest to zjawisko, które tymczasowo może być niekorzystne dla rolników, którym pozalewało pola czy łąki, o tyle w kontekście bardziej nieco długookresowym powinniśmy bardzo doceniać to, że wody mamy teraz tak dużo. Jeszcze raz, mamy koniec lutego, temperatury osiągają przynajmniej tutaj, na Podkarpaciu, w dzień czasem 15 stopni, a w nocy spadają do około 6-5. To są temperatury takie, jakie powinniśmy mieć raczej w kwietniu, w połowie kwietnia może, a nie pod koniec lutego. Tegoroczny luty będzie rekordowo ciepłym lutym w historii pomiarów w Polsce. Temperatura będzie o około 1 stopień wyższa niż w poprzednim rekordowym lutym, który miał miejsce w 1990 roku. Średnia temperatura lutego wyniesie około 6 stopni Celsjusza. Z tego względu moja radość z wysokiego stanu wód w rzekach, na mokradłach jest obarczona takim niepokojem dotyczącym tego, że ta woda choć teraz jest zimą, bo przypominam, że mamy jeszcze kalendarzową zimę, choć termicznie jest to już bardziej początek wiosny. Możemy mówić o przedwiośniu, ale to przedwiośnie znów jest o miesiąc wcześniej niż przyzwyczailiśmy się do tego. No to wpływa na to, że ta woda, którą mamy teraz w krajobrazie, te wysokie przepływy w rzekach, one mogą bardzo szybko się wyczerpać. Wraz z wzrostem temperatury rośnie parowanie. I to parowanie z samej powierzchni wody, z powierzchni gleby, jest już teraz na poziomie takim, na jakim powinno być w kwietniu. Nie ruszyła jeszcze wegetacja roślin, więc o tyle to parowanie, ewapotranspiracja jest mniejsza niż taką pełną wiosną. I to wszystko prowadzi mnie do takich przemyśleń, że o ile nasze gospodarowanie wodą od 100 lat polegające na odprowadzaniu jej rowami, uregulowanymi rzekami, z pól, łąk, było czymś, co sprawiało, że możemy gospodarować, możemy uprawiać pola tak, jak to robimy. Nie mamy wszędzie gigantycznych bagien i rozlewisk, które utrzymują się do późnej wiosny czy do lata. To wszystko fajnie funkcjonowało właśnie w warunkach, które mieliśmy do tej pory. Warunki, jakie mamy teraz i perspektywy na przyszłość są zupełnie inne. Te warunki się całkowicie zmieniają. Skoro już w lutym mamy te najwyższe stany wód, nawet w styczniu wręcz mieliśmy najwyższe stany wód, roztopy śniegu, którego w tym roku i tak było bardzo dużo, była pokrywa śnieżna w całej Polsce. Ale to wszystko jest bardzo tymczasowe. Tutaj za moimi plecami w czerwcu, lipcu już poziom wody będzie pewnie znacznie niższy. Będzie odsłaniało się po prostu dno tego Starorzecza. Będzie widać bagno porastające roślinnością. Na rzece Tuczyn, którą nagrałem z drona i którą widzicie teraz, będziemy mieli stany dużo niższe. Nie będzie tych wszystkich kałuż dookoła rzeki, małych źródełek dopływów bocznych prawdopodobnie, ponieważ one są związane właśnie z wysokim uwodnieniem w gruncie. I w takiej dłuższej perspektywie ja słyszę od ludzi, którzy mieszkają na wsi, i to w różnych częściach Polski, że poziom wody w ich studni opadł, albo że studnia im wyschła. I właśnie to jest ten efekt tych długoterminowych zmian, powodowanych przez zmianę klimatu, przez to, że my bardzo szybko odprowadzamy wodę
z całych zlewni właśnie siecią rowów, siecią uregulowanych rzek. I ludzie na wsi już to odczuwają w ten sposób. Często być może brakuje tego połączenia między krajobrazem, między takim retencyjnym krajobrazem, który powinien cechować się tym, że woda może sobie miejscami stagnować w jakichś zagłębieniach terenu, starorzeczach, na mokradłach, że nie spuszczamy jej bardzo szybko do rzek, a potem do morza. To jest w zasadzie nasza jedyna szansa, posiadanie takiego retencyjnego krajobrazu. I taki krajobraz jest dla mnie czymś wyjątkowo polskim. Ja z perspektywy takiego człowieka, który uwielbia swoje okolice, można to nazwać pewnie lokalnym patriotyzmem, mi jest wyjątkowo smutno, jak widzę osuszanie takich terenów, które dzieje się niestety wciąż na dużą skalę. I o ile ja bardzo dobrze rozumiem sens takiego osuszania, które miało miejsce przez ostatnie dziesięciolecia, o tyle naprawdę w nowych warunkach powinniśmy doceniać wszelkiego rodzaju mokradła, to, że woda stoi przez pewne okresy roku, teraz w zimie, kiedyś wiosną, na łąkach, nawet polach. To prawda, to się wiąże z ograniczeniami tymczasowymi w gospodarce na takich miejscach, ale w dłuższym okresie czasu dużo poważniejszym problemem będzie brak wody. To, co rok temu nagrywaliśmy w Wielkopolsce z Patrykiem Kokocińskim, rolnikiem, który ma stado ponad 100 krów i gospodaruje w sposób bardzo intensywny. On mówił właśnie to, że dostęp do najnowocześniejszych maszyn, nawozów jest zapewniony, a jedynym czynnikiem ograniczającym produkcję jest dostęp do wody. I to będzie się w przyszłości tylko pogłębiać. Więc to, czy my nasz krajobraz będziemy traktowali z głową, czy będziemy zatrzymywali w nim wodę, jest kwestią w zasadzie bezpieczeństwa i żywnościowego, i kwestią zapewnienia wody sobie do celów komunalnych, bytowych. A jak dla mnie jest też kwestią takiego właśnie lokalnego patriotyzmu, no bo nasz krajobraz bez tego typu miejsc byłby po prostu dużo uboższy, bez ptaków śpiewających nad takim starorzeczem, na takich olszynach i wierzbach. Więc to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania następnych filmów jak zwykle i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.